Zapisane. Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. Słowa wielokrotnie przeszywały mnie, kiedy je czytałem. Kto długo trwa w uporze, będzie bez ratunku w natychmiastowy sposób zdruzgotany. Tu nie chodzi o to, że człowiek pójdzie do piekła, mimo nowonarodzonych z Bożego Ducha ludzi, bo wiemy, że ci, którzy nie oddali się Jezusowi, nie poznali Boga osobiście, idą do piekła bez względu na to, czy są dobrzy czy źli. Ale mówiąc o narodzonych z Bożego Ducha ludziach i czytając ten werset, moje serce krzyczało. Nieposłuszeństwo Bożej prawdzie to jest otworzenie drzwi dla diabła. A diabeł nie lituje się nad nikim. Nad nikim się nie lituje. Diabła nie interesuje, czy jesteś narodzony z Bożego Ducha, czy nie jesteś. Diabła nie interesuje, czy nazywasz się chrześcijaninem, czy jakimkolwiek innym wyznawcą Boga. To go nie interesuje. Diabła interesuje to, czy drzwi są dla niego otwarte. Tylko to go interesuje. To złodziej, to bandzior. Jego interesuje, żeby drzwi były trochę uchylone. Rozumiecie to? Kiedy jeszcze byłem przestępcą i kradłem, chodziłem po osiedlach i przyglądałem się, czy są uchylone okna. Nie było dla mnie znaczenia, które to jest piętro. Wystarczyło, że było uchylone okno. To stwarzało mi możliwość wejścia do tego mieszkania. Rozumiecie? Moją uwagę przykuwały uchylone okna. Diabła uwagę przykuwa to, czy ma uchylone drzwi przez akt nieposłuszeństwa. To przykuwa jego uwagę. On natychmiast jest zorientowany na takiego człowieka. I nieważne, ten człowiek jest narodzony z Bożego Ducha, czy nie jest. Diabła to nie obchodzi, tak jak mnie nie obchodziło to, kto mieszka w tym mieszkaniu. Nie obchodziło mnie to, czy tam mieszka ktoś słaby czy silny. Mnie interesowało to, że można tam wejść. Można tam wejść. Nieposłuszeństwo Bożej prawdzie prowadzi człowieka do ruiny. I nie możesz powiedzieć, że dlatego, że jesteś w łasce, to ta ruina nie przyjdzie na twoje życie, bo się bardzo pomylisz. Rozumiesz? Bo to, że jesteś w łasce, to nie oznacza, że masz prawo nie zamykać okien i drzwi. Bo Bóg ci powiedział, jak to zrobić. Jak dzisiaj będziesz wielbił Boga, to powiedz Duchu Święty, ja chcę dostrzec każde niezamknięte okna i drzwi w moim życiu. Każde akty nieposłuszeństwa. Ja chcę to zobaczyć. Święty Duchu, pokaż mi to dzisiaj. Ponieważ mam władzę od Ciebie, aby to pozamykać. Bo jestem człowiekiem, który nie chce być zdruzgotany w jednej chwili. Nie jestem arogantem. Jestem człowiekiem, który dba o własny interes. Zrób tak dziś, jako będziesz wielbił. To Twoje dziedzictwo. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś takim właśnie Bogiem. Że Twoje imię zostało podniesione do rangi najwyższego imienia. Sam to zrobiłeś. Sam to powiedziałeś. I sam to przyjąłeś słowa. Uwielbiamy Cię, Jezus. Odbierz głos do Niego. Dać Ci go po imieniu Twojego Boga. Oh,
Твой крик,
Do ostatnich dni na ziemi. Do
się nie zmieniło. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Ja wspólnota, która ma szaję teraz, które przyprowadziło ludzi do Ciebie. Wspólnota, która ma szaję. Cię,
uwielbiam Ciebie, zatracić się. Zero kompromisu i zero ście. I nieważne, co pomyśli tamten czy ten. Dziś jednego tylko chcę, aby uwielbiam Ciebie, zatracić się. Zero kompromisu i zero ście. I nieważne, co pomyśli tamten czy ten. Dziś jednego tylko chcę, aby uwielbiam Ciebie, zatracić się. Zero kompromisu i zero ście. Yeah.
cokolwiek cię blokowało. To uwielbienie Boga. Ojcze, ja autorytetem Kościoła teraz związuję każdą myśl, która nie wywyższa ciebie. Każdą demoniczną siłę na tym miejscu. Ja związuję, mówię, wąs Kościoła. Ura, baba, stara, dama, lej. Módl się do ciebie. Ura, baba. Ora,
coś wam powiedzieć. Bóg pewne uwielbienie kiedyś w więzieniu. Byli osadzeni z ciężkimi wyrokami, mieli swoje uwielbienie. I jedna osoba z sali miała widzenie, że ktoś w grzechu chodzi. Podeszła do tej osoby i w ogóle mówi: ty, w ogóle pokutuj, bo tu nie ma jakiejś mocy sprawczej, że my coś przejdziemy, jeśli nie pokutujemy. Nie o to chodzi, żeby wyskakiwać teraz do przodu. Osądź się. Sam się osądź. To nie chodzi o rozrywanie szaty. Tu chodzi o postawę serca. O serce duchu chodzi. Wszystko rozpoczyna się w sercu. Diabeł zgrzeszył w sercu swoim. A więc to, co wewnętrzne, pojawia się pierwsze. A potem jest to, co zewnętrzne. Pycha pojawiła się w sercu diabła. A potem w rzeczywistości zobaczyliśmy zbuntowanego cheruba. Osądź siebie. Jeśli zrobiłeś coś, co teraz blokuje ciebie i nas przed tym, żeby wejść w ogóle głęboko w uwielbienie, to przeproś Boga i wiedz o tym, że ta ma puści, bo Jego krew działa. Bo Jego krew jest mocna, bo Jego krew jest silna. To nie jest flegma, to jest krew Jezusa. On był bity, On był skatowany, abyśmy my dzisiaj nie musieli przepychać się do tronu Boga. To człowiek jest przeszkodą, to grzech jest przeszkodą. Niewyznany. Niewyznany. Zrób to tak naprawdę dla siebie. Zrób to dla siebie. On zna twoje serce i ty znasz swoje serce. Mało tutaj mówimy takich rzeczy, że kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się niża, będzie wywyższony. Ja zajęłam się w swoim życiu poniżeniem. A Bóg zajął się wywyższeniem mojego życia. Ojcze, my wzywamy Twojego wielkiego imienia. Amen. Wzywamy Ciebie, potężny Boże. Potężny Boże. Ty, który zwyciężyłeś diabła. Ty, który pokonałeś śmierć. On pokonał śmierć. On pokonał.
modlitwa sprawiedliwego. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Matka Zięcina i Michał Zięcina, chodźcie do mnie, proszę, tutaj. Norbert, chodź do mnie tutaj. Jolitka, chodź proszę tutaj. Michał, zejdź proszę tutaj. Jeżeli ciąży ci ten grzech, przyjdź do tych ludzi, teraz wyznaj im to. Podchodź do nich. Powiedz do nich, co ci ciąży. Podchodź do nich. Słowo Boże mówi, wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni o drugich, abyście byli uzdrowieni. Twoje uzdrowienie ma przed sobą barierę. To jest grzech. Wyznawaj grzech. Grzech nad tobą nie panuje. On został złamany na krzyżu Golgaty, ale kiedy go wyznajesz, odbierasz mu ostateczny autorytet w sferze fizycznej. Rozumiesz? Tylko Bóg odpuszcza grzech. Ale to człowiek Boży może być dla ciebie punktem kontaktu teraz. Wyznawajcie grzech jedni drugim. Nie módlcie się, abyście byli uzdrowieni. W ciebie wpatrzeni. Halleluja. Odchodźcie. Nie zostawiaj tego. Halleluja. Grzech to błąd. W ciebie patrzę i ciebie.
się zwał, gdzie już nie sam. Ty boisz, wciąż ten sam. Ty dajesz pokarm we właściwym czasie. Wciąż ten sam. Pójdziesz z Panem w sprawiedliwie i w sprawiedliwości. Stwórcy wszechświata. Zaopatrzycie go w myśli. Ale to
praw Jego strzegł i w prostocie chodził przed Jego obliczem. Jednego tylko chce Jahwe Pan. Jednego tylko chce Jahwe Pan, abyś strzegł praw Jego. Thank you.
ciężarytka, nowonarodzona, byłam na grupie domowej. Było kilkanaście osób, był też ze mną Norbert. Niewiele wiedziałam na temat modlitwy, niewiele wiedziałam na temat uwielbienia, ale wiedziałam jedno, że ci ludzie uwielbiali Boga. Oni mu za coś dziękowali. A wiecie, co ja robiłam? Ja obserwowałam ich. Ty ich obserwowałam. Ponieważ ja jeszcze nie bardzo wiedziałam, o co chodzi z tym Panem życia. Że Jezus powiedział o sobie, że ja jestem droga, prawda i życie. Ja ich obserwowałam, jak podnosili ręce. W ogóle mówię, kurczę, przeżywają całym sobą. W swojej duszy przeżywają tego Boga. I pamiętam takiego człowieka, który po tej skończonej modlitwie mówi do mnie tak: czemu tak nas obserwowałeś? Nie wiem, bo ja tak nie umiem. Ja tego nie znam. To jest dla mnie obce. Ja tak nie potrafię. Skupiona byłaś na nas, a my byliśmy skupieni na Bogu. A ty byłaś skupiona na nas i obserwowałaś nas. Te proste słowa, one się wryły w moje serce. Ja w ogóle zrozumiałam, o co chodzi. Że Jezus powiedział takie proste rzeczy. Ja jestem droga, prawda i życie. On nie chce, żebyśmy byli specami od tajemnej wiedzy. Rozumiecie, że w tym chrześcijaństwie to jest jakiś taki, nie wiem, jakiś taki talizman, wiecznie nierozwiązana zagadka, jakiś trud, jakiś bój, jakiś kosmos, jakieś w ogóle, wiecie, czary, mary, kurczę. Nie! To w ogóle jest bardzo proste. Zobaczcie, jak to działa. Kiedy pokutujemy, krew działa. Kiedy nie pokutujemy, to nie działa, tak? Kiedy jest brudno, to jest brudno, jest ciężka atmosfera. Wszystko jest bardzo proste. Jezus nie jest skomplikowany, dlatego że On jako człowiek przyszedł na tą ziemię i jako człowiek zwyciężył dla ciebie. Więc możesz doświadczać tego wszystkiego, co zwyciężył, co zrobił dla ciebie Jezus. Nie daj sobie nigdy wklepać do głowy, że chrześcijaństwo jest tak skomplikowane. Że ono jest dla jakichś wybrańców, że są, którzy dalej widzą, szerzej. Możesz widzieć tak, jak tylko będziesz chciał. Tak, jak tylko będziesz chciał. Tak, jak się dasz rozkomplikować. Tak naprawdę to wszystko zależy od nas. To wszystko zależy od nas. Kiedy wspominam sobie naszą drogę, bo bardzo łatwo jest dzisiaj spojrzeć na nasze życie i zobaczyć, jak ono wygląda dzisiaj. Ale kiedy my rozpoczynaliśmy, kiedy Artur wychodził z grupy przestępczej i nie umiał pracować i szedł do pierwszej pracy i zdecydowaliśmy, że zerujemy nasze życie, że odcinamy wszystkie finanse, które były lewe, to nie było łatwo. To nie było łatwo. Nie mieliśmy pieniędzy. Artur miał jedną marynarkę i jedne spodnie. Prała mnie w pralni chemicznej. Rozumiecie? Tak zaczynaliśmy naszą drogę z Bogiem. Postanowiliśmy, że chcemy rozpocząć z Nim drogę wiary. Chcemy przez wiarę, chcemy przez wiarę. Dlatego potem my się cieszymy tym, co mamy. Czemu jesteś taka wdzięczna? Bo ja to zawdzięczam Bogu. Ja dziś mogę się cieszyć z mojego syna, bo on jest efektem naszych modlitw. Ja dzisiaj widzę jego życie. Rozumiecie? Pamiętam, jak nie mieliśmy pieniędzy, jak z kartką w ręku Artur siedział i w ogóle zarabiał tam, nie wiem, 900 parę złotych. I to, co mogliśmy, to oddawaliśmy jakieś tam długi. Artur siedział, mówi, kurczę, czy mi starczy na jajko z niespodzianką dla Wiktora? Rozumiecie to? Dlatego w czasie uwielbienia powiedziałam o takiej ważnej zasadzie. Kto się poniży, będzie wywyższony, a kto się wywyższy, będzie poniżony. Nie ma drogi wywyższenia bez drogi uniżenia. Dlatego, że tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ten, którego Ty nazwałeś swoim Panem. Musisz przejść tą samą drogę, którą przeszedł Jezus. Nie ma w ogóle drogi zbudowanej od dachu, rozumiecie? Trzeba przejść tą drogę. Buduj z Bogiem swoje życie. Zobacz, będziesz widział swój wzrost. Bądź człowiekiem w ogóle zasad Bożych. Stosuj pokutę, stosuj krew, stosuj modlitwę. Codzienna higiena. A nie będzie takiej akcji, wiecie, że my mamy jakąś trudność w ogóle w uwielbieniu. Nie będzie tak. Nie będzie. Bo wtedy, kiedy mam jakiś problem, to ja w ogóle przychodzę, myję się, czeszę się, tak? I dalej wybieram w ogóle iść drogą prawdy. Iść drogą prawdy. Chrześcijaństwo nie jest skomplikowane. Nie, ono nie jest skomplikowane, bo Bóg nie jest skomplikowany. Wiecie, to w ogóle często to powtarzamy, że On powiedział, że na tej drodze głupi nie zbłądzi. Więc nie ma takiej opcji, że my pobłądzimy
w drodze z Bogiem. A to łatwo w ogóle zobaczyć, jak żyłeś w świecie, a jak żyjesz w ogóle teraz. Bo często jest tak, że w świecie sobie ludzie bardziej radzili, niż potem jak poznali Jezusa, a potem jakoś sobie przestali radzić. Hej, co się wydarzyło? No przestałeś sobie radzić. Przyszedłeś do Pana życia, do tego, który jest w ogóle stwórcą wszystkiego, do tego, na które imię się zgina każde kolano, wszystko to jest na ziemi, pod ziemią i na niebie i ty się zgubiłeś w tym życiu. Hej, to jakieś czary może na ciebie usiadły, może trzeba czary zgromić, może coś trzeba odsunąć, coś trzeba rozepchnąć. Wiecie, to prosta droga. Mamy zwyciężać i mamy się cieszyć życiem. Świat potrzebuje, aby objawili się synowie i córki Boże, pełne blasku, wdzięku i radości z życia, a nie takie, jak żyć. To nie tak. Nie ma takiego chrześcijaństwa i nie ma takiego Boga. Posłuchajcie, my mamy prezentować Pana życia. Pana życia. To Pan życia zamieszkał w tobie przez Ducha Świętego. I z Duchem Świętym, kiedy chodzimy i kiedy z Nim współdziałamy, to mamy tylko i wyłącznie zwycięstwo. 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 Jesteś skazany na zwycięstwo, a nie na porażkę. Nie na porażkę. Na zwycięstwo. Powiedz, to jest dla mnie. To jest dla mnie. To jest dla mnie. Zwycięstwo jest dla mnie. Dlatego, że Jezus umarł za mnie. Się tego życia. Chodź z Nim, jak Bóg przykazał nam miłość boską. Jak Boga kocham, mamy prezentować życie, ludzie, życie, życie, życie. Ty dałeś mi życie. Ty dałeś mi życie i razem nieba i ziemi.
drogę dla każdego z nas do źródła mocy. Jeżeli potrzebujesz doświadczyć tej mocy teraz, chorujesz na coś, źle się czujesz, jesteś zdemonizowany, coś atakuje twój umysł. A może diagnoza, która została wydana, to jest diagnoza, że nie pomoże ci nic. Potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, wyjdź do przodu. Bez względu na to, co to jest, to Bóg mocy. Bóg mocy. On powiedział, żeby głosić Jego Ewangelię i prezentować Jego Ewangelię. On powiedział, chorych uzdrawiajcie, demony wypędzajcie, umarłych wskrzeszajcie. Przyjdź po swoją moc. To jest za darmo. Za darmo. On zapłacił na krzyżu Golgoty, abyś ty mógł żyć w zdrowiu i obfitości. Może w twoim życiu coś się załamało, albo nie możesz ruszyć dalej. Wyjdź do przodu. Skorzystaj z mocy z nieba. Skorzystaj z tego. Nie pozwól, żeby diabeł wmawiał ci, że musisz żyć słabym, nędznym życiem. Podchodźcie, ewangeliści, do nich, módlcie się. Halleluja. Jeżeli nie znasz Boga, który na co dzień jest Bogiem mocy, to nie znasz prawdziwego Boga. Nie masz relacji z prawdziwym Bogiem. Religia nam wmówiła, że musimy chodzić po tej ziemi i cierpieć. Religia nam wmówiła, że musimy po tej ziemi chodzić jak cierpiętnicy. Ale nie po to Jezus cierpiał na krzyżu, żeby ludzie, w których imieniu cierpiał, musieli cierpieć tak jak on. To religia wmówiła ludziom. To religia wmówiła ludziom. Jest napisane, że on niemocne nasze wziął na siebie, on choroby nasze poniósł, wziął to na siebie, abyś ty nie musiał w tym chodzić. Módl się Kościół. Stawaj w wierze za ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Mocą stóp, gdy we mnie męczycie,
upadamy w zachwycenie, to czynimy to dla Pana. Jeśli przy zdrowym rozumie pozostajemy, to z uwagi na Was. Zachwycenie. To jest decyzja.